Witam Was w omówieniu aktualizacji zawartości do aktualizacji 23.30. Więc aktualizacja ta pojawiła się w dniu dzisiejszym, to jest 7 lutego, i wprowadziła w sumie dwie rzeczy. Pierwsze, do gry powrócił Sockshorp. Więc dla graczy, którzy grali w rozdziale pierwszym, ten przedmiot będzie bardzo znajomy. Jednakże, jeżeli ktoś nie grał w rozdziale pierwszym, no to będzie to dla niego zupełnie nowy przedmiot. Przedmiot ten działa w ten sposób, że po jego wypiciu przywraca on wam przez następne kilka sekund 75 punktów zdrowia lub tarczy. Efekt ten nie może zostać przerwany przez otrzymanie obrażeń. No i w sumie tyle. No i na pewno będzie do znalezienia ze skrzynek na ziemi. No tak jak każdy inny przedmiot. I druga sprawa, chyba nawet ważniejsza, to Geralt z Rivii. Od dzisiaj można odblokować nagrody z jego pierwszej strony. Do gry zostały dodane zadania Geralta z Rivii, które należy wykonać, żeby odblokować poszczególne przedmioty do niego oraz jego samego. Strona druga będzie dostępna dopiero za 20 dni. 21 w sumie, niecałe już. I tak wyglądają zadania. Za chwilę je sobie zrobimy. Pokażę wam, jak je wykonać. Dodatkowo doszły oczywiście również zadania tygodniowe nowe. Są jeszcze z zeszłego tygodnia, ponieważ teraz, jeżeli dobrze pamiętacie, zadania tygodniowe nie znikają po tygodniu. A tutaj są nowe zadania. Odkrycia oraz zadania właśnie... Znaczy zwykłe zadania oraz zadania odkrycia, w tym zadanie na graffiti z Dragon Balla. Jednakże... Także zanim przejdziemy do tego, to pozwólcie, że idziemy sobie jeszcze tutaj i omówimy sobie inną sprawę związaną z Geraltem, a więc szkoła lamy w Fortnite. Rozpocznijcie trening, by zdobywać nagrody w Fortnite. W karnecie bojowym sezonu pierwszego rozdziału czwartego Fortnite Battle Royale można już odblokować Geralta z Rivii. Poza ukończeniem jego zadań z karnetu bojowego możecie wykonać wyzwania szkoły lamy w Fortnite, by odblokować jeszcze więcej nagród w grze. Uwaga, udział w wyzwaniach szkoły lamy nie wymaga zakupu karnetu bojowego. Więc wraz z pojawieniem się Geralta, Epic dodało również specjalne zadania na zasadzie zakładki internetowej, które dadzą wam jeszcze więcej nagród związanych z Geraltem. Kończcie w grze zadania ze strony Szkoły Lamy do godziny 5.59 11 marca. W miarę postępów na ścieżkach szkoły będziecie odblokowywać nagrody w grze. Poniżej dowiecie się, jak to działa. Więc ścieżka Szkoły Lamy w Fortnite. W wyzwaniach Szkoły Lamy w Fortnite znajdziecie 4 ścieżki. Ścieżka pierwsza jest już dostępna, a ścieżki druga, trzecia i czwarta pojawią się w nadchodzących tygodniach. W miarę postępów na każdej ze ścieżek pojawią się wyzwania w postaci zadań w grze, które można wykonywać w Fortnite Battle Royale i Fortnite Zero Budowania. Ukończenie zadania spowoduje odblokowania kolejnego, aż do napotkania przeszkody. Gdy się na nią natkniecie, pojawi się jedna z wysp fanowskich. Przeszkodę możecie pokonać, kończąc wyzwania na tej wyspie. Łącznie dostępnych będzie 5 wysp fanowskich, a każda będzie skupiać się na określonym sztandarze Szkoły Lamy. Ścieżki Szkoły Lamy w Fortnite można kończyć do godziny 5.59 11 marca. Nie trzeba kończyć określonej ścieżki, by odblokować następną. I jak widzicie, ścieżka pierwsza jest już dostępna. Ścieżka druga pojawi się o godzinie 10.14 lutego, czyli za tydzień.
Ścieżka trzecia pojawi się za 2 tygodnie, 21 lutego, a ścieżka czwarta pojawi się za 3 tygodnie, 28 lutego, czyli dokładnie wtedy, kiedy również zostanie odblokowana druga strona zadań Geralta. Czyli macie, za chwilę wam pokażę też tę stronę, macie tam po prostu jakieś zadania, musicie je wykonywać, aż traficie na jakąś przeszkodę. Kiedy traficie na przeszkodę, dostaniecie kod do wyspy trybu kreatywnego. Wchodzicie na tą wyspę i tam kończycie zadania, no i dzięki temu odblokowujecie nagrody. Teraz jakie są nagrody? Na każdej ścieżce znajdziecie zadanie z nagrodą 20 000 PD w grze i końcową nagrodą główną. Czyli za każda ze ścieżek daje wam 20 000 PD oraz jeszcze jakąś dodatkową nagrodę. Nagroda główna ze ścieżki pierwszej to kill-off kosmetyczny w grze Srebrny Miecz Wiedźmina. Czyli to jest to. Nagroda główna ze ścieżki drugiej to muzyka z Lobby Geralt z Rivii, skomponowana przez Marcina Przybyłowicza. Nie wiem, jak ta muzyka brzmi. No, zobaczymy. Nagroda główna ze ścieżki trzeciej to 80 000 PD w Fortnite i tak samo za ścieżkę czwartą, 80 000 PD w Fortnite. Po odblokowaniu wszystkich 4 nagród głównych, czyli po odblokowaniu tych 4 nagród, odblokujecie jeszcze 2 nagrody w grze. Emotkę Szkoła Manticory, czyli to, i Graffiti Szkoła Wilka, czyli to. Za ukończenie wszystkich zadań ze danej ścieżki, gracze odblokują emotki bazujące na poszczególnych szkołach. Za ścieżkę pierwszą jest Szkoła Kota, tutaj. Za ścieżkę drugą jest emotka Szkoła Gryfa, czyli tutaj. Za ścieżkę trzecią jest emotka Szkoła Żmii, czyli tutaj. I za ścieżkę czwartą jest Szkoła Niedźwiedzia, czyli tutaj. Nagrody w grze zdobędziecie również za ukończenie każdej z wysp fanowskich. I jak widzicie, wyspy są bazowane na tych wiedźmińskich czarach. Czyli mamy wyspę Axie, Quen, Art, Igni i Irden. I za ukończenie każdej wyspy dostajemy ikonę sztandaru z odpowiednim znakiem odpowiedniej wyspy. Czyli Axie, Quen, Art, Igni i Irden. I w nagrodę za ukończenie wszystkich wysp, czyli za odblokowanie wszystkich tych 5 ikon sztandaru, odblokowujecie emotkę Szkoła Lamy. I to w sumie tyle. Żeby wziąć w tym udział, klikacie w ten link i on przenosi was do tej strony. Tutaj się logujecie na swoje konto i tak to wygląda. Tutaj jest mapa i aktualnie jest dostępna ścieżka pierwsza. Sobie klikamy i tutaj mamy właśnie opis zadań na ścieżce pierwszej. Aktualnie są dostępne 3 zadania, czyli złap 30 ryb, zlikwiduj 20 przeciwników oraz bądź 4 razy w pierwszej 25. Zgaduję, że potem będą pojawiały się kolejne zadania i no, kończąc te 3 zadania. No, tutaj mamy te zadania. Kończąc je, będziemy przechodzić dalej, aż trafimy na przeszkodę, przy której będziemy musieli wejść na określoną mapę kreatywną. No i tutaj macie obsługiwane playlisty Fortnite Battle Royale i Fortnite Zero budowania w każdej możliwej wersji, czyli solo, pary, trójki, oddziały. Zadania wysp fanowskich można ukończyć tylko na określonych wyspach, z którymi są powiązane. I co bardzo ważne, aktualizacja statystyk może potrwać do godziny od żądania aktualizacji lub ostatniego meczu. I tutaj są jeszcze też wypisane te nagrody. I wszystkie nagrody Fortnite zostaną przekazane bezpośrednio na konto Epic odbiorcy w ciągu około 7 dni od ukończenia odpowiednich zadań. I tutaj też to jest wyjaśnione. Twoja przygoda zaczyna się w centrum mapy. Co tydzień dostępna będzie nowa ścieżka do przemierzenia. Ukończ zadania i zdobądź nagrody w grze.
Nowe zadania będą dostępne po ukończeniu poprzednich. Dostępne zadania będą widoczne w menu opisu zadań. Na drodze czekają cię przeszkody. Ukończ zadanie na odpowiedniej wyspie fanowskiej, by przejść dalej i odblokować nagrodę. I tak naprawdę to jest w sumie wszystko, co można na ten temat powiedzieć. Więc teraz możemy przejść do wykonywania zadań Geralta z Rivii. Okej, a więc jesteśmy już w meczu i udajemy się na Cytadelę. Ponieważ można powiedzieć, że tutaj mamy właśnie głównie zadania do wykonania. Więc lądujmy tutaj. I teraz tak, musimy tutaj pokonać bossa oraz wykonać emotkę w sali tronowej. Więc najpierw spróbujmy zebrać broń. Jakąś. Dajmy trochę broni i później damy się właśnie walczyć z bossem. Tak jak mówiłem, zadania nie są trudne, mocno odkrywcze. Są no, proste. No. Są to naprawdę, można innego powiedzieć, są proste dosyć. Jedyne co, to rozszerzenie, te zadanie z rozszerzeniami może być po prostu trochę czasochłonne. No bo jednak trzeba to zrobić w 5 różnych meczach. Ale czysto teoretycznie możecie zawsze wejść do gry, wybrać rozszerzenie, wyjść, wejść do kolejnej gry i tak cały czas powtarzać, aż zrobicie wszystko. Dobra, jesteśmy w sali tronowej, więc robimy emotkę. I mamy pierwsze zadanie zrobione. Teraz musimy znaleźć pana bossa i go pokonać. O, mamy rozszerzenie. Tutaj je weźmiemy. No. I teoretycznie teraz bym mógł na przykład wyjść z tej gry i wejść do następnej, żeby to zrobić. Ale wiadomo, spróbujemy tą pierwszą grę wykorzystać, żeby zrobić tych zadań jak najwięcej. No dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby się z nim zmierzyć. Kurde. Dokładnie tak. Okej. Ruszać. O nie. I aim dzisiaj jest tragiczny. I on się podział. A tu jest. Jak on tam przeszedł? Może tu wyszedł. Robiło sens. Dobra. Okej. O kurde! Dobra. Taktyczne wycofanie. Te beczki. Okej. O. O. Przeładowałem jeszcze tego. Dobra. O. Wyrwał. Lepszy aim na świecie.
udało się go w końcu pokonać. Weźmy to. Weźmy młot. Leczmy się. I teraz możemy robić kolejne zadania. Już poza cytadelą. Czyli ukończyć zlecenia i zadać przeciwnikom obrażenia bronią białą. Dobra. Mamy go powalonego i teraz właśnie najłatwiej jest zrobić obrażenia zbierakiem. Okej, kolejny. Musimy znaleźć nasz cel. A mamy. Aim dzisiaj to jest jakaś porażka. Okay. Mamy zabity cel. Tu mamy jeszcze tego typa powalonego. Podbiegamy. I love. Dobra, teraz wróćmy się na chwilę tam. Udało nam się zabić zlecenie. Czyli to zadanie mamy już wykonane. I dostaliśmy graffiti. Teraz pozostało już tylko zadać obrażenia bronią białą. I w sumie chcemy zobaczyć, czekajcie, czy czasem nie będzie się liczył młot. Bo teoretycznie jest to broń biała. W jakimś tam stopniu. Zobaczmy. Czy młot będzie się liczył do robienia tego zadania. Okej, liczy się. Dobra. I po prostu możecie biegać sobie z młotem i uderzać w ludzi i wykonać to zadanie bardzo prosto. Dobra. To by było na tyle. Okej, okay, więc jesteśmy już w lobby. Jak widzicie, właśnie tutaj mamy odebrane nasze nagrody, czyli emotka, plecak bronie Wiedźmina, stalowy miecz Wiedźmina oraz graffiti pamięć ciała. Zbieramy to. No i jak widzicie, w jednym meczu zrobiliśmy praktycznie wszystkie zadania. Teraz zostało nam jedynie to. Więc jeżeli pozwolicie, ja... no bo to jest po prostu branie rozszerzeń, więc ja po prostu szybko te zadania przeklikam. I widzimy się, kiedy już je wykonam. Okej, okay, więc jesteśmy już po wykonaniu wszystkich zadań. Zatrzymaliśmy właśnie ekran ładowania. Prezentuje się tak. Oraz samego Geralta z Rivii. I tak naprawdę to są wszystkie zadania na ten moment.
wszystkie dane ukończone. Następne pojawią się dopiero 28 lutego. I wtedy też będzie można odblokować pozostałe 5 nagród, w tym jakiś dodatkowy, alternatywny styl dla Geralta. Jaki styl, nie wiemy. Dowiemy się dopiero 28 lutego, za 21 dni, czyli za 3 tygodnie. Jeszcze sobie tylko wyposażmy wszystko. Zobaczmy, jak się prezentuje. Plecak. Kilof. Stalowy miecz Wiedźmina. Tu mamy... to... Dobra, to stawmy je tu. Sażmy. Ekran ładowania. Malowania do niego na razie nie ma. Zobaczymy, może pojawi się. Stawię drugim. Na razie dajmy mu coś innego. Dobra, tym się jeszcze potem pobawię. Więc tak się prezentuje Geralt. Bardzo ładna skórka. I tak jak też już wiele osób pisało, dobrze pasująca do motywu sezonu. No, jeszcze lotnia, którą wiemy, że na pewno będzie miał swoją płotkę. Ale to też się potem. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało, subskrypcję kanału. Widzimy się w następnych materiałach. Na razie.